witam serdecznie. Nazywam się Karolina Trębacz i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na seans filmowy Księżniczka i Żaba. Naprawdę warto. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Paszkowski, ja występuję w podwójnej roli tutaj. Mianowicie występuję jako doktor Facilier, czyli taki zły czarodziej, czarnoksiężnik właściwie w voodoo, a również jako reżyser polskiej wersji językowej. Jeśli chodzi o moją osobę, wydarzyło się tak, że akurat w tej bajce udzielam głosu. Również śpiewam. Naprawdę dobre kawałki. Także zapraszam. Ja nie mam czasu na tańce. Do zrobienia ciągle tyle mam. Zacznij wreszcie żyć. Daję czas na bzdury, bo ja inaczej widzę świat. Miasto gra, pogania nas. Ludzie chcą wszystko łatwo mieć. Ja wiem dokładnie, czego pragnę i zbliża mnie do tego. Każdy dzień udało prawie się osiągnąć cel. Mówią mi, że oszalałam, ja mam to gdzieś. Właśnie wracam z premiery Księżniczka i Żaba. Bardzo mi się podobał film i polecam ten film. Mi w filmie najbardziej się podobała księżniczka i ta taka ta dziewczyna żaba. Musisz mnie pocałować. Że słucham? Spodoba ci się, gwarantuję ci. Kobiety uwielbiają całować księcia na wino. Chodź, daj buzi. Taki balonik. Najbardziej w tym filmie księżniczka i żaba podobała mi się ta czarownica Murzynka mama. Jej czary. Była śmieszna i fajna. Trochę mroczny, tak. Była jedna mroczna postać, ten zły doktor, którego imię jest dla mnie niesamowicie trudne do wymówienia. Była to jedyna mroczna postać, reszta była bajkowa. Podobał mi się ten film. Podobał mi się świetlik. I podobał mi się tak w ogóle wszystkie postacie. A mi się podobały wszystkie postacie, proszę Państwa, bardzo wspaniała bajka, uczy czegoś naprawdę dobrego, w związku z tym polecamy serdecznie Księżniczka i Żaba.